to my zrobimy taką radykalną zmianę, jakby zmienimy kod DNA, mówiąc dzisiejszym językiem państwa polskiego, przez wprowadzenie tej konstytucji. Super nowocześci będziemy wszystko, tylko już nie będziemy Polakami. Ówcześnie rozumianymi. Tak, ja tak, znaczy mówię ówczesnym... No skusza, tak. I teraz, czy to jest warte? Jakby zwyciężysz, ale już nie zwyciężysz jako Polak. No właśnie, ja uważam, że tak, dlatego, że jestem, uważam, że maszeruje albo gini są pewne rzeczy i wszyscy jesteśmy w pewnej tranzycji, tak? Transformujemy się i na nowo odnawiamy własny, własny stosunek do. Tak? Nie ma nigdy, nigdy ze stałej klimatu, bo gdy utrwala się zastałość pewna, to pojawia się asymetria, strukturalne siły pęka to wiesz, wszystko. Słuchają nas ludzie i przestają rozumieć teraz, co mówisz. Nie, no bo to tak było właśnie. No, właśnie to, że nie chciano zmienić w XVIII wieku, doprowadziło do upadku państwa de facto, tak.